Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do was z denkiem, ale dziś mam denko takie typowo gospodarcze. Stwierdziłam, że pokażę wam to, co używam u siebie w domu i powiem wam, że tu jest mnóstwo produktów do płukania i do prania. Także chyba mam małego chysia na punkcie prania i zapachów. Natomiast mam też jakieś tam rzeczy, wiecie, które używam do mycia naczyń, coś tam do sprzątania. Natomiast zaczniemy może od wody do żelazka. Tutaj miałam takie opakowanie uzupełniające, a nawet dwa wody do prasowania, spring, litr pojemności. To kupiłam sobie, kochani, w Auchan. Bardzo przyjemnie, pachnie tak delikatnie. Ja lubię jednak, jak w żelazku jest woda zapachowa. Ten zapach tak delikatnie później przechodzi na ubrania. Także tu mam dwa zużyte takie puste opakowania. I tu mam jeszcze jedną wodę do żelazka i to już jest produkt typowo niemiecki. Ja jeszcze sobie go kupiłam, jak było u mnie tutaj w mieście, był taki sklepik, gdzie mogłam kupić chemię niemiecką. Niestety pani zamknęła. No i teraz zostaje mi tylko ewentualnie udanie się na giełdę albo zamawianie w internecie. Tu miałam wersję z lawendą, tu jest też pojemność 1 litra i tu jest firma, chyba się nazywa Soft, tak mi się to wydaje. W każdym razie bardzo fajny produkt, przyjemnie pachniał, pięknie ten zapach lawendy był wyczuwalny, także ta woda do żelazka też mi się świetnie sprawdziła. Mam też tu wkładki higieniczne, tak, takie wkładki, które ja używam na co dzień. To jest akurat wersja z Lidla, troszkę się tam pozmieniały te opakowania, zmieniła się też forma wkładek. To są takie dość cienkie wkładki, te były zapachowe, te są z dodatkiem rumianku i te są 100% czystą bawełnę. No, także oba produkty polecam, bardzo fajnie się sprawdzają. Nie są to wkładki dość grube, więc też niewyczuwalne w bieliźnie. Ale kupuję też wkładki, które są pakowane pojedynczo. To już jest seria dostępna w Rossmanie. I tu macie wkładki takie troszeczkę grubsze. Także te u mnie się też fajnie sprawdzają. Taką wkładkę ja sobie zawsze wkładam, wiecie, do torebki. Na wszelki wypadek. Mam tu też skończone chusteczki z Magica. Tu było 60 sztuk. O zapachu bawełny, bardzo przyjemne chusteczki. Wydaje mi się, że seria Magic to jest z Biedronki. Teraz mam jeszcze jakieś o zapachu cynamonu i czegoś tam jeszcze. Jeszcze jakieś inne otwarte, także fajne chusteczki, mokre, idealne do, wiecie, przetarcia mebli w ciągu dnia, żeby coś zetrzeć. Także fajnie nasączone, nie za duże, ale też nie są za mokre. Także dla mnie jak najbardziej na plus. Tu mam też skończone pudełeczko po... Nieskończone pudełeczko, puste pudełeczko po patyczkach kosmetycznych. Ja kupuję takie, wiecie, zwykłe, jakie tylko są, dlatego że ja tych patyczków używam przy makijażu. Nie używam tych produktów do czyszczenia uszu, natomiast używam właśnie do makijażu. Jak mi gdzieś tam, wiecie, tusz się osypie czy odbije, to wtedy te patyczki idealnie się sprawdzają. Także do tego służą mi właśnie patyczki kosmetyczne. Tu mam produkt do czyszczenia zmywarki z W5, to jest oczywiście produkt z Lidla, muszę wam powiedzieć, że świetna rzecz. Taki pojemniczek umieszczacie w zmywarce korkiem do dołu, bardzo fajnie cała zmywarka jest oczyszczona. Jak wiecie, od czasu do czasu zmywarkę trzeba też przeczyścić, żeby niwelowało jakieś tam niepożądane zapachy. Także dla mnie produkt bardzo fajny, ja sobie kupiłam to w dwupaku, także jeszcze jedną sztukę mam w tej chwili w szafce i czekam na zużycie. Bardzo fajny produkt oczyszczający zmywarkę, także to jak zobaczycie w Lidlu, to wam polecam. Następny produkt, mam tutaj Surf Color i to były takie kapsułki do prania. Muszę wam powiedzieć, że świetna sprawa, zawsze dość sceptycznie podchodziłam do kapsułek, natomiast od pewnego czasu kupuję, wolę kapsułki niż proszek, dlatego że one się zdecydowanie lepiej rozpuszczają i muszę wam powiedzieć, że pranie pachnie po samej kapsułce, nie musicie dodawać do tego żadnego płynu do płukania, co mnie mile zaskoczyło. Patrzę się, ile tutaj było tych kapsułek, ale w tej chwili, o, 32 sztuki, także na jakiś czas naprawdę wystarcza. Fajne, wrzucacie taką kapsułkę do bębna. I tyle w tym temacie. Natomiast mam jeszcze jedne kapsułki i tu już mam Persil. Bardzo fajny produkt. Tu było akurat chyba 18 sztuk plus 4 na gratisie. I też był typowo niemiecki produkt, który ja też dostałam od znajomej. Także świetne kapsułki. I powiem wam, że delikatnie różnica jest, jeśli kupujemy kapsułki te typowo niemieckie, oryginalne, a jeśli kupimy kapsułki u nas w Polsce, nie wiem co za diabeł, ale niestety jest różnica w tych środkach chemicznych. Dla mnie produkt świetny, bardzo ładnie do prania było pranie, także kapsułki z Persila wam polecam. No i miałam tutaj jeszcze kapsułki z Vizira,
One się też u mnie fajnie sprawdziły, także myślę, że za jakiś czas do tych też powrócę, a w tej chwili mam kolejne opakowanie kapsułek Surf, także ja jestem zadowolona z tych produktów. Teraz Wam pokażę może coś do zmywarki. I tu mam nabłyszczacz do zmywarki. To jest produkt, który bardzo długo u mnie zawsze w szafce w kuchni stoi, dlatego że to wlewacie po prostu do pojemniczka do zmywarki i ona sobie tam odpowiednią dozę pobiera tego produktu przy każdym myciu. Natomiast staram się zawsze kupić kapsułki, które już mają w środku nabłyszczacz i sól, tak jak tutaj w tym wypadku. To jest też produkt z W5. U mnie te produkty bardzo dobrze się sprawdzają. Chyba że się zamotam i kupię kapsułki, które są tylko jedną część mają, nie mają soli i nie mają nabłyszczacza, a wtedy osobno właśnie dokupuję nabłyszczacz i sól. Także takie kapsułki naprawdę na długo starczają. Tu było chyba 48 sztuk, także na kilka fajnych myć to jest. Bardzo ładnie doczyszczają naczynia, także ja jestem zadowolona. No ale oczywiście ręcznie naczynia też myję, bo nie wszystko można włożyć do zmywarki. I generalnie powiem Wam, że kupuję płyn do mycia naczyń Fairy. Tutaj miałam akurat wersję Sensitive. No i niestety zupełnie mi się to nie podobało. Tu było drzewo herbaciane z miętą. Bardzo rzadki płyn był. Nie wiem, dlaczego tak się działo. W każdym razie 650 ml poszło mi od tak. Płyn niezbyt wydajny, dość wodnisty. Nie pachniał jakoś przyjemnie. Także do wersji tej z miętą na pewno nie wrócę. I mam jeszcze płyn tutaj Morning Fresh. To są akurat płyny, które ja bardzo lubię. Natomiast tu skusiłam się na jakąś wersję neutralną i to była porażka. Ani to nie pachniało, ani to dobrze nie myło. Tłuszcz zostawał na naczyniach. Jednak wolę tą oryginalną wersję z cytrynką. Natomiast ten nie polecam. No i zostało mi, kochani, mnóstwo płynów do płukania. Zacznijmy może od tych kuleczek z Lenora. Tutaj mam dwa zużyte opakowania, trzecie mam już w pralni, także powiem Wam tak. Ta zielona wersja, nie wiem, zielona turkusowa, zapach genialny, ta była troszeczkę gorsza. Natomiast ja wrzucałam sobie taką jedną pokrywkę tych kuleczek do wanny i jaki był zapach. Przez wiele godzin unosiło się w powietrzu po wypraniu, także dla mnie po prostu mistrzostwo. Ale najlepszym zapachem jednak był dla mnie ten kolor zielony. No i do tych pewnie będę wracała. Mam też dwa płyny z Vernel. To są te niemieckie płyny, typowo niemieckie. Ja je też dostałam właśnie typowo z Niemiec. No i powiem Wam, że ta chemia niemiecka jednak troszeczkę inną ma konsystencję, inną trwałość, inne są zapachy. Nie wiem, kiedy diabeł, że u nas kupując w Polsce takie same produkty jak w Niemczech. Zupełnie inaczej te produkty zachowują. W każdym razie te się u mnie świetnie sprawdziły. Tu była litr pojemności w jednym opakowaniu. Przepiękne zapachy. Jak będę miała tylko okazję gdzieś je znowu zakupić, ale oryginalne niemieckie, to na pewno się na nie skuszę. Tu były też fajne produkty, które były jakiś czas temu dostępne w Lidlu. I żałowałam, że nie kupiłam więcej, bo świetna konsystencja, przepięknie pachniało. Pranie długo pachniało i tu był też chyba litr. Nie, tu troszeczkę mniej jest, 750. Cudowne, przepiękne, pranie super pachniało bardzo, bardzo długo i było zmiękczone. Także jak zobaczę Soft Team jeszcze w Lidlu, to na pewno kupię kolejne opakowania. No i mam jeszcze dwa Cocolino i na dole w pralni mam kolejne dwa czy trzy opakowania nawet. W każdym razie zużyłam jedno, bardzo mi się podobał zapach. Podobało mi się to, jak pranie jest zmiękczone i jak długo pachnie po wypraniu. Tu jest też 750 ml, także kupiłam sobie kolejne chyba trzy. Dwa są mniejsze, jeden jest większy, także zobaczymy, jak będą się tamte sprawowały. Te dwa zapachy piękne, tu był Honey i Sandalwood, a w drugim mam Red Fruits i Tiare Flower, także przepięknie oba zapachy pachniały. Cocolino to jest takie, wiecie, moje wspomnienie z lat dużo, dużo wcześniejszych, bo kiedyś było Cocolino. Pamiętam mojej córce, jak była malutka, właśnie w białym Cocolino płukałam rzeczy. No to było 20 lat temu, kochani, i znowu wróciłam do Cocolino, także coś z tym płynem jest. I zostały mi jeszcze chusteczki. Chusteczki takie, które wywabiają kolory, jak wrzucacie na przykład różne pranie, czarne z białym i zielonym. Często gęsto ja takiego prania nie robię, natomiast no, zdarza się, że bluzka jest na przykład szaro-niebieska, wrzucam to z jaśniejszymi rzeczami i nie chciałabym, żeby coś pofarbowało, to wtedy takie chusteczki wrzucam do prania i muszę Wam powiedzieć, że sprawdzają się idealnie, wyłapują wszelkiego rodzaju kolory, nic mi jeszcze nie zafarbowało odpukać, także kolejne, myślę, że chusteczki się pojawią. Ja mam tutaj z firmy Dr. Beckman. Wydaje mi się, że te produkty są w Auchan dostępne na markecie.
bo ostatnio też je tam kupowałam. Także takie chusteczki jak najbardziej na plus. Polecam. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o denko chemiczne. Jak widzicie, trochę rzeczy zużyłam. Pewnie jakieś kilka produktów następnych zostawię, żeby Wam w kolejnym filmiku poopowiadać, co się u mnie sprawdza. Generalnie powiem Wam, że z tych wszystkich produktów chemicznych jestem zadowolona i do większości spokojnie wrócę, jak mi się udaje oczywiście jeszcze gdzieś zakupić. To by było na dzisiaj tyle, kochani. Żegnam się z Wami cieplutko i do kolejnego filmiku. Pa, pa!